Witam, witam ponownie. No i co? Przekładamy lot. Można powiedzieć, że w tym roku to już chyba robi się mało tradycja. Lot w sobotę. Niestety na niedzielę, na jutro tutaj w moim rejonie na Podkarpaciu zapowiadają deszcz. Nawet dość można powiedzieć, że momentami dość konkretny. Także nie było sensu, żeby ryzykować, stać z tymi gąbkami, wyczekiwać na pogodę lepszą, skoro dzisiaj właśnie w sobotę mamy pogodę bardzo fajną. Troszkę jest pochmurno, a tak delikatne. Chmurki wysoko. Temperatura fajna, na starcie było 15 stopni w Kłobucku, bo z Kłobucka puszczamy. Wiatru praktycznie zero. Chociaż na mapkach pokazują, że niby wiatr ma być spychający na północ gołąbki. Ale mi się wydaje, że jednak jest za słaby na tą chwilę, na ten moment, co będą gębie leciały, ten wiatr mi się wydaje, że raczej nie powinien jakiejś tam bardzo złej roboty robić dla naszych gąbków. Także powinien sobie poradzić. Zakoszowałem gąbków 94, także bardzo fajna pula. Gąbki myślę, że już w pełnym zdrowiu, w dobrej formie, fajnie natrenowały. 3 razy były na wywózce na tygodniu, także tak w sam raz myślę. Z oddziału poszło gołębi prawie 4000, także ubyło coś koło 1000 według tamtego tygodnia. Tamten lód jednak był wymagający, no ale myślę, że jest i tak bardzo fajna pula. Myślę, że jednak jedna z większych pewnie w naszym okręgu. Także tylko się cieszyć. Także 6.50 wystartowały gąbki. Odeszły bez kółka. Miejsce wypuszczania w Kłobucku naprawdę bardzo, bardzo fajne. Dosłownie. No praktycznie jak lotnisko, zero drzew, zero jakichś tam słupów, no kompletnie nic, także warunki mają tam idealne. No i odejście też było idealne. Pozdrawiamy kolegę Przemka Mielczarka, który nam tam właśnie potwierdzał. I tylko się cieszyć, że mamy takie miejsca jeszcze dostępne do wypuszczania. Dzisiaj pokazują u nas tutaj 20 jakieś 7 stopni, ale to dopiero około godziny 12-13, dość gorąco. Podobno ostatni dzień taki już gorący, idzie już ochłodzenie. Jutro już ma być spadek o jakieś 10 stopni. W poniedzieli już też deszczowo, także zaczyna się taka już pogoda. Troszkę delikatnie, mogę powiedzieć, pod jesień. Mamy do odbycia jeszcze 2 loty. Mamy jeszcze lot Dobrodzień 240 i Oleśnica 300. No i jeszcze lot okręgowy prawdopodobnie jest ponad 400 km, ale czy to się odbędzie? Na tą chwilę ciężko cokolwiek powiedzieć. Na razie trzeba się skupić na tym, co jest dzisiaj. Lot dzisiejszy jest odległości do oddziału około 200 km. Średnia oddziału. Najkrótszy jakieś 190 parę. Najdalszy 200 chyba 20. Także rozpiętość jakaś tam zawsze jak to u nas musi być, wiadomo. No, tydzień temu lot ogólnie udany. Myślę, że nie ma co narzekać. Jak u mnie na przykład, no u mnie to brakuje dosłownie tylko 4 sztuki z tego lotu, no to wiadomo, nie ma co się na taką ilość dziwić, coś tam zawsze musi, wiadomo, odpaść. Teraz troszkę delikatnie przydmuchało wiaterkiem, ale to jest wszystko, pikuś. Myślę, że około 2 godziny, gdzieś tam minut pewnie gąbki powinny być. W tej chwili mamy godzinę, dochodzi w pół do, czyli już lecą 1,5 godziny prawie. Będziemy nagrywać. Cieszę się, że gąbki fajnie już wyleczyłem. Kompletnie nic im już nie dolega. Koło domu super, jak mówiłem, trenują. Także liczę dzisiaj po cichu, że będzie jednak udany lot. I dzisiaj moje gąbki młode powinny fajnie przelecieć. A jak to wyjdzie, to tradycyjnie zapraszamy do oglądania filmu. Już ponad 6 tysięcy ludzi mnie ogląda, bardzo się cieszę i dziękuję jeszcze raz za oglądalność. Także jedziemy dalej. Dobry lot. No i zaczynamy. Nowa wiadomość. Zajebista! Zaczynamy, jest grupka, myślę, że około 10 sztuk. Fajnie. Superowo. Nic nie leciało jeszcze, ani gołąbek, także jest szansa, że tym razem gołąbki będą w miarę w szpicy na oddział.
Godzina jest 9 z minutami. 15, 16, jakoś tak. Myślę, że no w sumie wszystko według przewidywania. Liczyłem na taki czas, że po 9 zaraz będę pierwsze pokazywać. Pogoda po trasie, tak mówiłem, bardzo fajna. Wiaterek niby boczny jest. Lekko, ale myślę, że to dzisiaj za bardzo leci grupka kolejna w kierunku Tarnobrzega. Czy odbije coś, czy nie? Zaraz zobaczymy. No, czyli moje były minutkę przed tą dużą bandą, teraz to leciało, ze 40 sztuk. Czyli jakieś tam małe wyprzedzenie już delikatnie mają. Ale czy to będzie widać na listach konkursowych? To się dopiero okaże wieczorem. Ale czekamy na kolejne. I kolejna grupka. Myślę, że około 5 sztuk. Ile upłynęło? Około minuty chyba. To mi się wydaje. Jakoś gęsto bardzo na niebie głębi nie widać. Ale dzisiaj już lepiej wchodzą. I następny. Chodzić. No taka jedna duża grupa leciała i w sumie tyle. No i teraz kolejny widzę, już ląduje też. Ale i copa się od tyłu. Myślę, że się zapał z tymi głębiami, tak dużo ich leciało. I się chyba zagapił, tak mi się wydaje. No bo co by innego. Myślę, że coś koło 20 sztuk pewnie będzie. No fajnie. I następne. Kilka sekund. I kolejny. I dwa widzę w powietrzu. Tradycyjnie kilka kółek trzeba walnąć. No jakby to było. Nawet trzy widzę krąży. Chodzić. A nie piórka iskać. W domu se poiskacie. I kolejny ląduje, widzę już. Nawet z kierunku. Myślę, że nie zdmuchnęło ich zbytnio. Tak mi się wydaje, że z kierunku lotu wypuszczania idą. Wiaterek jest słabiutki, ogólnie boczny. Wiadomo, coś tam zawsze namiesza. No, lepiej, żeby było pod wiatr, wtedy by byłoby szansa na jakiś. Dwa znowu krążą. O, tym się nie za bardzo chce lądować. Wybiły się w górę jeszcze wyżej. Ale poczekamy na nich, może. Długo im to nie zejdzie. Cztery krąży już. No tak. Jedna drugich mobilizują, do góry pociągają. No, w końcu. No to tak. To mi się podoba, takie siadanie. Super. Szybko weszły, fajnie na deskę skoczyły. No dobra. I kolejna grupa przyleciała. Znowu przyleciało trzy na raz. No ale o dziwo nie z kierunku, tutaj już centralnie przyleciały mi, widzę, od tyłu. Nie wiadomo czemu. I następny. No i też kurde, od tyłu już lecą. No i jednak ich przeciągnęły. Kurczę, no. Dziwna. Nie myślałem, że będą dzisiaj od tyłu zachodzić.
liczyłem bardziej na takie bardziej skupienie i bardziej z kierunku. No ale dobrze, że siadają jeden po drugim. I następny. Nie mam pojęcia, ile może ich być. Zegar jest pod altanką, ale słychać coś tam pika, czyli odbija. Czyli wszystko działa. I kolejne trzy. Też kilka sekund dosłownie upłynęło. No ale jeden też bardzo wysoko. No i tak jak mówiłem, gąbki wracają. Tylko ta dycha, czyli gdzieś tam osiadło, te pierwsze to szły centralnie z kierunku. A później już jakby sobie przeleciały, czy jak. Ja tu na horyzoncie nigdzie ich nie widziałem, jak to one zawijały. Nie mam tutaj takiej dużej widoczności, także tylko tyle co praktycznie nad głębnikiem widzę, jak już lądują. Jest to teren u mnie bardzo mocno zabudowany po sąsiedzku, także nie ma żadnej przestrzeni. No i nagramy te trzy jeszcze co krążą. Cztery nawet. 5 sztuk. Nawet 6, 7, 8. Ale wszystko od tyłu. Jeszcze, że panie, no i znowu dwa następne i też od tyłu. Ale jaja, no kurde. No jestem z lekka, powiem, zdziwiony. Dwie wiaterek słaby jest. I kolejny widzę leci i też od tyłu. Wszystko się wraca. Jacie. Aj. Nie przewidzi niektórych spraw, no niestety, ale... Chociaż wczoraj tak liczyłem, bo pokazywali na mapach, że będzie jednak wiatr spychający na północ, no ale dzisiaj rano patrzyłem na mapę od nowa, to widziałem, że wiatr jest raczej słaby, myślę, nie powinno ich nigdzie przeciągnąć w górę, no ale jednak jakoś to wyszło, że jednak jest jak widzimy, no nie, no niestety, trudno, ale może nic tak źle, jak mi się wydaje, może. No jest równe 40 sztuk, 9:27, o, lądują, widzę kolejne. Nie wiem, czy tu po słońce nagramy. Zobaczymy. Czterdzieści jeden. Troszkę przewiniemy. Lądują, następne słychać. 16. Cienie jakieś widać było. Tak. Jest kolejny i kolejny. Oj, grupka. Brikon daje rad. Tylko na oblota zawsze mu gdzieś nie wytrzymuje tempa, jak siada tam te 80-90 sztuk w ciągu minuty, wtedy jednak przepuszcza, no niestety. Jest jak jest, ale nie narzekamy, nie narzekamy, nie ma co narzekać. Myślę, że na tą chwilę, na tą cenę, co Brikon jest, mam go w sumie już około 15 chyba lat, odkąd tylko do Polski wszedł, także jakieś tam awarii, jedna w sumie była, co z mojej winy, co mi zegar upadł, no to mi tam coś karta skrzeniła. A tak to wszystko hula, w całej sekcji mamy ich chyba coś koło 20. Wszyscy praktycznie na Brikonach, jest dwa wizjony tylko. Ale też koledzy myślą się przestawić jednak na Brikony, bo tutaj wrócili do nas po jakimś czasie. I tego, i raczej nikt nie narzeka. Cygary bardzo proste w obsłudze. Technologicznie fakt stanęły troszkę w czasie, no bo to jednak to oprogramowanie, które mają, to już jest no od początku praktycznie, tylko się zmieniało wersja aktualizacji na nowszą i tyle. A tak to wszystko pozostało bez zmian.
Coś tam ponoć już w Belgii, w Holandii już są nowe Bricone. Już jakiejś nowszej generacji, że można je ze smartfonem podłączyć, połączyć się. Można widzieć więcej możliwości. No a więc co ono? Jak widzimy? Lot w sobotę. Myślę, że udany dla całego oddziału, także... Czy treningi coś dały, te wózki? No trzy było. Myślę, że tak, po to się wozi, żeby jednak... Tak jak mówiłem, gąbki chciałem, żeby pewności nabrały siebie po tej chorobie. Mało latały, nie były wywożone przy tamtym lotem praktycznie. Także chciałem, żeby po prostu... nabrały pewności siebie. No i myślę, że udało się to jak należy. Lądują dwa następne. To pierwszego jest w tej chwili 15 minut. Już jest na pewno przepołowione. No co to więcej wymagać? 200 km zaliczone. Dają radę. Dla mnie jest najważniejsze, żeby po prostu jak najwięcej ich zostało, żeby strat nie zaliczyć. Będę miał gębnik bardzo, bardzo odmłodzony, bo tam te gąbki starsze, które miałem z 15-16 i kilka z 17 roku sprzedałem te samczyki, także będzie ekipa, mam nadzieję, na drugi rok mocna w modę, bardzo gołębie. Nie tak 60 zostanie mi roczniaków, to będzie ohoho. Super ekipa. Popatrzymy jeszcze na zegar. Albo i nie, no bo siad kolejny, a jak już siad, no to trzeba go nagrać. Ile ich tu już będzie? Dobra. I później nagramy jeszcze zakończenie. Tradycyjnie, ale to już dopiero po zegarach. 54 sztuki, 9.32, przepraszam. Także 16 minut. 16 minut, 54 sztuki. Dobrze jest. Coś próbuję brądować. O, już chce nam do wieństwa iść. Szybko. No jest, jakiś wystraszony. A, tam jakiś obcy siadł. A, zapewne obcy, bo raczej mój tam by nie lądował. Ale jakiś kolejny widzę cień tu się, już jest kolejny. I jeszcze widzę jeden. A, praktycznie ja po sznurku idą. Myślę, że w samym oddziele strat z tego lutu dzisiaj nie powinno być. Już się nie śpieszy, a myślę, że już raczej będzie pewnie po konkursie. 15 minut z takiego lotu to jest dzisiaj już dużo, bardzo dużo. No, nagramy te dwa jeszcze, bo jeszcze dwa widzę lądują kolejne, będzie cztery. Jeden siedzi sobie obcy. Ogólnie mi się mu pewnie spodobał. Messenger piszczy, czyli coś się dzieje. Czyli coś się dzieje. No ja bym tyle konkursu chciał wejść, to byłoby... O, ten pówek jakiś bitny. Pówek jakiś bitny, widać słaby gąbek. Na zegarze mamy 58 sztuk. Także styknie. Lot na pewno będzie udany. Tak jak mówiłem, to nie ma możliwości, żeby po prostu coś się wydarzyło. Tylko dzisiaj na przykład jak ktoś jeszcze ma gąbki niewyleczone, to może narzekać, że coś tam mu słabo poszło. No bo tutaj innej opcji już nie ma. To już nie ma dzisiaj na co kompletnie nikt zwalić. Wiadomo, często hodowcy szukają winy w innych tematach. Przeważnie, że złe miejsce wypuszczenia, zła pora wypuszczenia, a i takie sprawy wiadome, że za ciasno w kabinie, że coś tam. No a odnośnie kabiny też się muszę pochwalić, no bo w sumie dzięki mojej propozycji kabina została rozbudowana.
do praktycznie 4000. Mam 192 kosze, także mamy pojemność kabiny bardzo fajną. Ponad 4000 możemy sobie zakoszować po 22 gąbki 4200. Także jeśli by tak było w starej wersji na 144 kosze, no to raczej byśmy się na ten lot nie zmieścili. I trzeba było jednak ciągnąć lawetę, a tak to jednak jeszcze kosze były, parę sztuk było wolne w kabinie, także bardzo fajnie, wygodnie gąbki miały. Także mamy zestawik naprawdę bardzo fajny. Tam tylko kwestia jeszcze jest dopracowania tematu lawety w oddziele. Ale to już jest temat, myślę, na zimowe dni, jak będzie więcej czasu. Wszystko się poprawi jak należy. I tylko się cieszę, że nam wszystko fajnie hulało cały sezon. 61 sztuk, 9.35, także koledzy, dziękuję za uwagę. Podsumowanie zrobimy dopiero po zegarach, po 14. I zobaczymy, jak to na tle oddziału nam wyszło. Pozdrawiam wszystkich. Dobry lot. No i małe podsumowanie, krótkie. No, ogólnie lot bardzo udany, w oddziele straty dosłownie minimalne, z tego co słychać. Także tylko się cieszyć. No, gąbki moje na zegara brakowało 5 sztuk z 94. Doleciało 2 jeszcze na godzinę 17. Także teraz dopiero karmimy takie już karmienie końcowe, ostatnie. Także 3 sztuki to nieźle, mam nadzieję, że jeszcze dolecą. Także na pewno gęby są zdrowe już jak należy. Czas odbicia przyzwoity, no na pewno zdecydowanie najlepsza seria będzie w mojej sekcji, a w oddziele to się okaże, bo listy jeszcze nie ma, a wyniki takie co słyszałem są duże różnice w tych co ludzie mówią, także szkoda do niej się odnosić. Zobaczymy jak to na liście wyjdzie, wtedy wszystko jest konkretne. Myślę, że moja seria będzie w miarę czołowa, także troszkę prędkości brakło, tak mi się wydaje. Zdziwiony jestem bardzo na przykład, że gołębie wracały od tyłu, bo wiatr jednak nie był zbytnio taki duży. Liczyłem, że będą jednak szły więcej z kierunku, a z kierunku było tylko w sumie 8 sztuk, a reszta mi wracała, także troszkę z tym tematem jestem zdziwiony. Czego dały się przyciągnąć? Nie mam pojęcia. No, na pewno no, nie pracowałem na tygodniu na temacie szybkości. Wywózki były 3, pewności gołębie nabrały fajnej, ale jednak karmiłem je dość takie, można powiedzieć, mocno, bo dawałem też i karmy energetycznej, karmy w dolce lekostrawnej, super diety, także pod koniec tygodnia dostawałem praktycznie jeść dość do oporu. To ja mówiłem już kiedyś, ja nie jestem zwolennikiem karmienia na łyżki, na żaden wynik się nie napalam po prostu, bo nie ma takiej możliwości, bo jedna ta choroba swoje zrobiła i bardziej jest mi cenne to, żeby gołębie były w domu, w gołębniku, niż żeby po prostu jakąś bombę zaliczyć, bo przy karmieniu takim na łyżki krótko trzymanej gołębi to jest dobre do pewnego czasu. Jeśli wszystko się fajnie układa i loty są lekkie, szybkie, to wtedy oczywiście jak najbardziej można takie co sobie pozwolić, ale jeśli lot się trafi jakiś cięższy, podwiacz z jakimiś burzami, z jakimiś tam ścinkami ostrymi, no to można się z gołębiami wtedy momentalnie pożegnać. Już innego to odowce nauczyło nawet i w tym roku już, że jednak do niczego dobrego to nieraz nie prowadzi. Także lepiej sobie odpuścić i mieć materiał na kolejny sezon w gołębniku. Także takie założenia dzisiaj ja też miałem i mam dalej i do końca będę chciał gołębi prowadzić w taki sam sposób. Także jak mówiłem, w tym tygodniu znowu będzie robione te 3 wywózki, tak się będę starał. No i szykujemy je dalej też w miarę mocno, no bo kolejne loty już jest ponad 200 km, 240, później 311, także nie mam zamiaru nic na jedzeniu oszczędzać, tylko po prostu karmię je praktycznie tyle, ile mają apetyt. A teraz widzicie, właśnie wszystko ładnie wyjadły, no i zaraz jeszcze litrę im sypniemy karmy, żeby po prostu nie były głodne. Teraz dostają karmę taką bardzo bogatą, bo jest karma energetyczna, karma Zontais, to jest taka na obudowę, i karma Super Dieta, także sedacholem i troszkę białka i probak 1000 do karmy. To było wysuszone już parę godzin temu, przygotowane do wody elektrolit,
wiadome. Gąbki fajnie wyglądają, jakby na locie nie były, nic im nie jest. Także mam nadzieję, że z pełnego lotu też będą fajnie przelatywały. No i co, pozdrawiam wszystkich, zapraszam na kolejne moje filmiki z przylotów gołębi. Także dobrych lotów, życzę dużo zdrówka, cześć.